Dobry wieczór, pijaweczki! Jak się macie? Tęskniliście? Bo ja za wami bardzo. Przypominam, słuchacie, Radia Alternatywna Krew, jedynej rozgłośni, która daje kamarilli raka. Waszą gospodynią będę ja, Pastereczka, i dziś z moimi gośćmi porozmawiam o faktach i mitach na temat wampiryzmu. Dobry wieczór. Młody, weź, że się przywitaj. No, już daj mi przełknąć. Siema, nuby! Idź ty, nie obrażaj słuchaczy. To może przejdziemy od razu do rzeczy. Pytanie numer jeden. Czy wampiry są nieśmiertelne? Oczywiście. Młody, uzasadnij. No hej, koń Kamarilla bierze tych swoich wapniaków, nie? Nie starzejemy się i nie chorujemy. Koronawirus może nam skoczyć. Są inne powody, dla których powinniśmy się obawiać koronawirusa. Panowie, trzymajmy się tematu. Słowiku, co powiesz o wampirze i nieśmiertelności? No nie, nie starzejemy się i nie umieramy. Regenerujemy też większość otrzymanych ran. Ale niektóre wciąż mogą okazać się śmiertelne nawet dla najpotężniejszego z nas. Dekapitacja, pociski zapalające, promienie słoneczne. Ale przynudzasz. A co z letargiem? No, starożytni uważali sen za brata śmierci, a my to pokrewieństwo uosabiamy. Wampiry mogą zapaść w letarg. Wyglądają wtedy zupełnie jak trupy. Z braku krwi, od odniesionych ran, a nawet z własnej woli. Nawiasem mówiąc, sen, w który zapadamy za dnia, również przypomina śmierć. Właśnie, trupy. Pytanie numer dwa. Czy jesteśmy nieumarli? Tak. Jaka zgodność! Nasze ciała są martwe. Zimne, pozbawione pulsu, organy nie funkcjonują. No, jak trzeba, to się te martwe ciała da pobudzić krwią. Laski na mnie nie narzekają. Tak. O twoich podbojach może innym razem. Słowik, no już nie bądź taki sztywniak. Czyli możemy tymczasowo stać się ciepli w dotyku? No pewnie. A jakbyś inaczej chciała korzystać z tego swojego smartfona? Albo wypić drinka, albo pięć wieczorem przy barze. Ale to tylko chwilowe i zużywa krew. Po takiej akcji można nieźle zgłodnieć. Co pozwala mi zadać pytanie numer 3. Czy potrzebujemy krwi żywych istot, aby przetrwać? Jeszcze jak. No mów. Bez czerwonego soczku nie ma dla nas życia i... No musi być ludzka, znaczy niby nie musi, ale ja nie wiem, jak te gangrele, te inne nosferaty dają radę tak jać na szczurach. Fuj! Serio, dzieci, nie próbujcie tego w domu, zaufajcie mi. Żryjcie zdrowo i pełnowartościowo. Ciepła, świeża, ludzka krew. I nie zimne medyczne torebki. Są kurwa obrzydliwe. Można się po nich zżygać. Ale młody, w filmach każdy ugryziony przemienia się w wampira. A tam gówno prawda. Wtedy już wszyscy bylibyśmy wampirami. Ty byłabyś wampirem, ja byłbym wampirem. No dobra, czyli tak. Najpierw osuszasz człowieka, to jest super. Czujesz się naprawdę syto. A później karmisz odrobiną swojego wita. Tylko wtedy powstaje nowa pijawka. Trudno to zrobić przez przypadek. To ja tylko wtrącę. Tak dla dobra maskarady i nas wszystkich. Zalizujcie rany po żerowaniu. Wtedy znikają bez śladu. Chyba, że lubicie czułe spotkania z agentami drugiej inkwizycji. Czosnek, płynąca woda, krzyże i woda święcona. Czym najlepiej się bronić przed wampirami? Ej, to poważne pytanie jest. Jeszcze zapomniałaś, żeby nas wsadzać na czy zdrowaśki do pieca. Nie, na ogół nic tego nam nie zagraża. No, może pojedynczym przedstawicielom naszego gatunku. Symbole religijne same w sobie też nie, o ile nie dzierży ich osoba obdarzona prawdziwą wiarą. Do takich bym się nie zbliżał. Krew dewotów i tak na pewno jest niesmaczna. To co tak naprawdę nam zagraża? Słońce? Osinowe kołki? Oj tak, słońce jak najbardziej stanowi realne zagrożenie. Żółtodzioby powinny pamiętać o dobrym zabezpieczeniu swoich schronień na dzień. A ja słyszałem, że cienkusze mogą spacerować po słońcu. To jest wyjątek od reguły i zasługuje na osobne omówienie przy innej okazji. A co z kołkami? Po pierwsze, najpierw trzeba trafić prosto w serce, czyli przebić się przez mostek. To już samo w sobie jest niełatwe. Po drugie, nikt od tego nie umiera.
kołek paraliżuje spokrew wampira, nieborak nie będzie mógł się poruszyć, ale pozostanie całkiem świadomy swojego otoczenia. A teraz wyobraźmy sobie, że jesteśmy złą korporacją wysysającą ludzkie dusze. Nie powiększyło ci się z Camarillą. I proponujemy świeżo przeistoczonym benefity. Siła Herkulesa, przemiana w nietoperza, kontrola ludzkich umysłów. Co tam jeszcze jest w ofercie? No, no, nie tak szybko. To nie jest żaden pakiet startowy. Po pierwsze, młodziutkie pijawki nie są jakoś silniejsze niż za życia. Po drugie, różne nadnaturalne moce zależą od wieku, doświadczenia i od krwi. Ja bez problemu mogę przedzierzgnąć się wilka, ale gdybym teraz stworzył potomka, ta osoba miałaby szczęście, gdyby udało jej się nawiązać porozumienie z Karaluchem. Mówiłem, że wy, Gangrel, jesteście coś nie teges. Młody. Uwaga, uwaga, kolejne pytanie. Czy wampiry to demony, które opętują ciała po śmierci? Że co, kurwa? Kto ci takich głupot naopowiadał? Po prostu odpowiedzcie. Niektórzy z nas twierdzą, że jesteśmy wyklęci przez tego czy innego boga. Jeśli jednak jesteśmy demonami, to chyba ktoś zapomniał mnie oprowadzić po mojej loży w piekle. Znałem kiedyś jednego kultystę. Smaczny był. No co? A czy to, jak bestia przejmuje niekiedy nad nami kontrolę, nie przypomina nieco demonicznego opętania? Może i jest to jakaś analogia. Mamy ten wewnętrzny instynkt, nad którym nie panujemy. Czasami oczy zachodzą czerwoną mgłą, a kiedy odzyskujesz kontrolę nad sobą, odkrywasz, że zrobiłaś coś strasznego. Wszystko dookoła usmarowane krwią, na ziemi leżą zmasakrowane zwłoki, a ty nie masz pojęcia, jak do tego doszło. Jak możemy się przed tym bronić? Żreć! Syta bestia to szczęśliwa bestia. Co robi drapieżnik, jak się naje? Idzie spać i trawić. Świeżynki, zapamiętajcie sobie jedno. Bestia jest zawsze lekko podkurwiona. Mówi się trudno. Ja ten wewnętrzny wkurw staram się wykorzystać kreatywnie. Kreatywnie? Ta. Ale jeśli chcecie chwili spokoju, wypijcie człowieka do samego dna. Zsijcie do ostatniej kropli. Nie macie pojęcia, jaka to ulga. No, tylko wiecie. To kłopotliwe, bo potem trzeba się pozbyć trupa. Nie mów się, że nie ostrzegałem. A właśnie, idziemy na miasto? Siedzimy tylko i przynudzamy. Łyknąłbym coś. Nie masz umiaru. Co ja jestem? Jakiś pierdolony asceta? Tak. Dziękuję moim gościom za jakże frapujące wypowiedzi, a słuchaczom za uwagę. Pamiętajcie, pijaweczki, żeby wypatrywać naszej nowej frekwencji, bo Radio Alternatywna Krew to wasze jedyne źródło rzetelnych informacji o życiu nocy. A zatem do usłyszenia! Słuchaliście Radia Alternatywna Krew, a tak naprawdę podcastu Ryzyko Narracyjne. Jeśli podobają się Wam nasze nagrania, polubcie nas na Facebooku, zasubskrybujcie na YouTubie i na Spotify. Dodatkowe informacje na temat nagrywanych przez nas serii znajdziecie na stronie ryzykonarracyjne.pl. Jeśli macie ochotę na więcej wampirzych historii, zachęcamy do posłuchania kroniki Lis w Kurniku. Dzięki za wszelkie wsparcie i do usłyszenia.